Miesiąc kwiecień był dla was ciężki, a jeżeli nie cały, to przynajmniej jego końcówka. Popatrzcie, że wy tutaj z taką złością chcecie wręcz nakrzyczeć na kogoś, kogoś bliskiego, może to być nawet wasza dusza. Więc wy krzyczycie do kogoś albo do serca, co to było, co to był za miesiąc, był to zły miesiąc. Ale pojawia się pomoc. Od razu pojawia się posłaniec duszy, król zwojów. On ma rozwiązanie, on ma pomysł, on ma dla was wskazówkę. Co zrobić, żeby maj był miesiącem lepszym? On patrzy na was. Patrzy, jak bardzo jesteście zablokowani. To jest karta szczęścia odwrócona. On widzi, że wy jesteście nieszczęśliwi, że nie cieszycie się życiem. Nie potraficie cieszyć się życiem. Ważna dla was jest taka bezpieczna sfera, osobista sfera, gdzie zagrożenia ze świata zewnętrznego nie mają tu wstępu. To jest wasza twierdza. Tutaj się rozwijacie, bawicie, uczycie, tutaj dojrzewacie, ale jakbyście byli nieszczęśliwi w tym miejscu, bezpiecznie, ale nieszczęśliwi. Przyjdzie do was bardzo ważna wiedza. Ale to nie plotki, to nie są domysły, tylko to jest konkretna wiedza stuprocentowa, udowodniona o kimś lub o jakimś zjawisku, o czymś, co będzie was dotyczyć i będzie to bardzo ważne. Patrzcie, co się dzieje dalej. Ten papier, ten dokument trzymał właśnie ten mężczyzna, król zwojów. On mówi wam, co się wydarzy, że wasze nieszczęście zamieni się w szczęście. To jest umowa miłosna. Podpisujecie umowę miłosną, to jest pomysł tego mężczyzny, by żyć inaczej, by żyć w radości. Ale z tą umową związana jest podróż. Wy gdzieś jedziecie. Zmieniacie położenie i patrzcie, to jest wam trochę nie po drodze, wy jakby boicie się tego, że musicie opuścić tą bezpieczną sferę, ten wasz ogródek, musicie gdzieś pojechać do osoby, którą kochacie, która was kocha. Patrzcie dalej, uwalniacie się od ego. Tutaj działał egoizm. Wasza silna osobowość, tożsamość, która nie pozwalała wam stąd wyjść, mówiła, że tu jesteście bezpieczni. Tak działa umysł, ten ziemski jego umysł, on tworzy taką iluzję bezpieczeństwa, tylko że my jesteśmy w tej iluzji niby bezpieczni, ale nieszczęśliwi. Tutaj uwalniamy się od ego. Pomimo, że nam jest to nie po drodze, że nam to się nie podoba, wyjeżdżamy gdzieś. Podpisać umowę miłosną, zrobić coś dla drugiego człowieka, tracąc swój pewien iluzoryczny komfort życia. I według tego mężczyzny ta umowa miłosna, ta podróż da szczęście. Potrzebujecie miłości.